Siemanko, z tej strony Citrox, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku ze Skywarsów na moim kanale. I dzisiaj oczywiście witam was standardowo z naszego serwera. Słuchajcie, na samym początku oczywiście przypomnę wam o tym, że co 500 lajków pod tym materiałem będę wrzucał wam do opisu vouchery na Super VIPa na 30 dni, a co 1000 lajków pod tym odcinkiem będę wrzucał wam do opisu 1000 monet na Skywarsach. Także jeżeli materiał wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, a następnie patrzcie do opisu, bo kto wie, a być może uda wam się złapać darmowego vouchera. I słuchajcie, bardzo wam dziękuję za ponad 4000 lajków pod poprzednim materiałem. O ile się nie mylę, tyle tych łapek w górę było. Także wielkie dzięki. Wielkie dzięki za wszystkie komentarze. Widziałem, że pisaliście mi, że ten znikający bloczek to prawdopodobnie przez Spectatora. I w sumie chyba mieliście rację. Wiecie co? Chyba mieliście rację. Też mi się wydaje, że to wina Spectatora, także wielkie dzięki za to. Jak widzicie, wasze komentarze czytam, wiem co piszecie, także także mam nadzieję, że pod tym materiałem będzie podobnie. Słuchajcie, jesteśmy oczywiście już tutaj na jakiejś arence. Ja postaram się, aha właśnie, o ile dopóki pamiętam, to postaram się włączyć flaja, ale postaram się też tutaj jak najlepiej zagrać, bo przydałoby się zdobyć jeszcze troszkę monet. Ja w tej chwili mam 2753 i brakuje mi jeszcze troszeczkę do super skoczka, bo czajcie, wiecie co, na tego super skoczka teraz. Na niego trzeba mieć chyba 3500, ile się nie mylę. Tutaj na wyspie kogoś powinniśmy właśnie mieć, okej, okay, jedna osoba nie żyje, także super, kolejnego gracza mamy z głowy. Spróbujemy dostać się na wyspę tamtego gracza i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak mówię, 3500 monet potrzebuję na kolejny item stały. Zobaczymy, czy uda mi się to dozbierać do kolejnego odcinka. Być może pewnie będzie jeszcze jakiś live'ik po drodze. Pewnie sam trochę pogram, także na pewno jakoś tam to ogarniemy. Ja nie chcę tutaj też za bardzo się wychylać tam do przodu, bo po pierwsze nie mam zbyt dużo bloczków, a po drugie nie chciałbym, wiecie co, zbyt szybko zginąć. Także będę tak trochę ostrożnie tutaj do niego wędrował, dobra. Okej, okay, on teraz pewnie tutaj spróbuje mnie atakować, okej, okay, mamy. O kurde, o kurde, o kurde, uderzył mnie po raz pierwszy. W sensie jako pierwszy, ale na szczęście udało mi się go zabić. Super, jest, już miałem taki kryzysowy moment. Nie wiedziałem, czy walczyć, czy uciekać, ale na szczęście mi się udało. Także spokojnie, jeszcze się trzymamy, jeszcze będziemy próbowali tutaj wygrać. Zostały dwie osoby poza mną na tej arence. Te dwie osoby są na tamtych wyspach, także ja je już tutaj widzę. I od razu spróbuję, wiecie, coś się jakoś tam do nich dostać. Czy mamy jakieś lepsze itemy? Nie, niestety tutaj żadnych lepszych itemów przy sobie nie mamy, także musimy liczyć tylko i wyłącznie na, okej, okay, na nasze bloczki. Ja tutaj wyłączę oczywiście CGM czat. O, wyłączę czat naszych moderatorów, żebyście nie widzieli, co oni piszą, bo tutaj moderatorzy mają swój czat, mają miejsce, żeby się ze sobą komunikować i dzięki temu właśnie też łatwiej i szybciej pokonujemy cheaterów, także myślę, że to jest fajna sprawa. Okej, okay, jestem już prawie tutaj na wyspie tego gracza, udało mi się na nią teraz skoczyć, okej, okay. On jest nade mną, zobaczymy, czy uda mi się go pokonać. Mam nadzieję, że tak, daliśmy radę, ekstra. Kolejny gracz pokonany, no i został mi jeszcze jeden. Kurde, został mi jeszcze tylko jeden. Bałem się, że też mnie tutaj pokona, ale na szczęście nie dał rady. Na szczęście udało mi się tutaj go dobić, okej, okay. Został jeszcze kto? Polocz, Jezus Maria, jaki dziwny nick, okej, okay. Także z Poloczem będziemy tutaj ze sobą, ja i Polocz będziemy ze sobą walczyli. Dobra, czy dam radę go zepchnąć? Nie, niestety nie daliśmy rady, także musimy trochę się tam jeszcze do niego zbliżyć, okej, okay. Jest już tutaj. Super, wziął teraz drewno w dłoń, także mamy szansę go zabić. Udało się, pokonałem go, spadałem już, ale na szczęście go zabiłem, także pierwszą rundkę, słuchajcie, mamy wygraną, także pięknie, moi drodzy. Dostaliśmy 10 monet za wygranie, dostaliśmy 20 monet za zabicie, także super, jeżeli tak dalej pójdzie, to szybko ten kolejny itemek stały zdobędę. Teraz robię króciutkie cięcie, szukam kolejnej arenki i widzimy się po prostu na następnej mapie. Ok, także kolejna ręka właśnie się rozpoczęła. Mamy tutaj cały komplet graczy, także bez problemu, myślę, będziemy mogli zaraz od razu kogoś tutaj pokonać. Wiem, że odległość do wyspy sąsiada, jak jesteśmy w dobrym miejscu, tak, jest tutaj bardzo bliska, także możemy spróbować dostać się tam od razu bez nawet jeszcze itemów stawić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, czy mnie tutaj czasem wcześniej nie zauważy. Dobra, leci już do mnie, ma jakieś itemy, ale mam nadzieję, że uda mi się go pokonać. Zaatakowałem go jako pierwszy, ale chyba nie wyjdzie mi to na dobre, okej, okay, damy radę go pokonać, udało się, super, zabiliśmy tego gracza, ja tutaj przygotuję sobie już perełkę, przygotuję sobie to, robimy pak, zjemy sobie szybciutko złote jabłka, żeby żaden gracz tutaj się teraz do nas na pewno nie dostał. Lecimy na wyspę tego gościa, no i z nim spróbujemy zobaczyć, dobra, okej, okay, mamy zabitego, kolejna osoba. Jezu, nie wiem jak ja tutaj wszedłem i nie wiem, czy dam radę teraz wyjść, chyba będę musiał to zniszczyć, wiecie, tak mi się wydaje, także rozwalimy sobie to bez problemu. Jakieś szalone rundki dzisiaj są, powiem wam szczerze, trochę na farcie tutaj lecę, ale mam nadzieję, że
uda mi się tutaj tą drugą arenkę również wygrać. Tam u góry mamy jakiegoś gracza, także spróbujemy się też od razu do niego dostać. Tutaj te odległości między wyspami są naprawdę bardzo małe, także raczej nie powinno być problemu. Okej, jesteśmy już na wyspie tego gościa. Nie wiem, czy on mnie widzi, wiecie? Tak się zastanawiam, czy on mnie widzi, czy on wie, że ja tutaj jestem. Chyba nie, wydaje mi się, że chyba... jeszcze nas nie zauważył. Tak, na całe szczęście jeszcze nas nie zauważył, także możemy to wykorzystać i możemy go od razu tutaj spróbować teraz zepnąć na sam dół. Pięknie, poleciał, także kolejna osoba nie żyje. Trzecie zabicie na moim koncie, no i zostało tutaj dwóch graczy. Aha, to jest jakiś moderator, on nas tutaj spektuje, już chciałem odruchowo go z nim tutaj walczyć. I zobaczymy, gdzie nam pokazuje kompas. Kompas wskazuje, aha, kompas wskazuje nam, że ktoś jest tam i faktycznie tam kogoś mamy, także spróbujemy... spróbujemy się tam dostać, okej, okay. O, ktoś tutaj zaprasza na TeamSpeak'a, nie wiem tylko, czy osobę z mojej arenki, czy nie. Tak się zastanawiam, bo zobaczcie, że ten moderator był przed chwilą obok nas i właśnie pisze, żeby ktoś tutaj wszedł na TeamSpeak'a. Mam nadzieję, że żaden gracz z mojej arenki, zaraz się przekonamy, jest Deshimon i 3 Jurek? Chyba tak, tylko jakoś dziwnie napisane, no nieważne bliska, nieważne, skupimy się na tym, żeby go tutaj pokonać. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Nie mam zbyt dobrego uzbrojenia niestety, ale z tego co widzę, on chyba też tutaj nic dobrego na sobie nie ma. Także pięknie, żyj! Kolejna arenka! Nie, dobra, okej, okay. żyję, szybko, gaszę się, pięknie. Okej, okay. Jeżeli kolejna arenka też potrwa tak długo, to myślę, że zagramy sobie w dzisiejszym odcinku tylko 3. Okej, okay. A dam radę mu uciec jeszcze? Powiedzcie, że tak, dobra, okej, okay. Trochę tutaj jeszcze zyskuje na czasie. Na szczęście na Skywarsach nie dostaje się obrażeń od upadku. Także jest szansa, że uda nam się go pokonać. I pytanie, czy damy radę? Tak! Zabity! Nice! Ludziska wygrałem. Jezu, ale to był fart. Dałem radę. Dobrze zrobiłem, że postawiłem tego cobblestone'a. Teraz jak widzicie, shaderki niestety trochę tutaj zbagowały to lobby, ale nieważne. Druga ręka z rzędu i druga ręka wygrana. Pięknie. Mam nadzieję, że dam radę jeszcze raz to powtórzyć. Do 3 razy sztuka. Mam nadzieję, że tak będzie, więc widzimy się po prostu na kolejnej arenie. Okej, okay, słuchajcie, ledwo zdążyłem wejść. Ledwo zdążyłem wejść, a już tutaj rundka się rozpoczyna. Także biorę od razu oczywiście itemy ze skrzynek. Coś tam chyba pominąłem, coś co mogłoby mi się przydać, także może wiecie co, się tutaj cofnę. Przydałyby mi się też jakieś surowce, żebym miał jak dostać się na wyspę przeciwnika. Ale wiecie co, zaryzykujemy. Spróbujemy zrobić to tak, pokonamy go. Mam nadzieję, że będą jakieś itemy stałe. Niestety, okej? Okay? Niestety nie dałem rady go zabić, miał perełkę, jak widzieliście przy sobie, także szkoda, że nie daliśmy go rady go tutaj pokonać, no ale nic, zdarza się. Słuchajcie, zdarza się, wiem, że tutaj gdzieś na tej arence jest też kolejna skrzynka, niedawno to odkryłem. Tak, tutaj właśnie, dokładnie. Tutaj w tych okolicach właśnie kojarzyłem. W poprzednim odcinku chyba nawet zauważyłem, że ta skrzyneczka tam jest, okej, okay. Możemy spokojnie chyba lecieć do tego gracza. On, ktoś już u super człowieka? Dosyć rzadko wykorzystywany power up, ale nieważne jest ludziska. Ważne jest to, że mamy kolejnego gracza, ważne jest to, że chyba uda nam się go zabić i ważne jest to, że daliśmy radę złapać z niego jego itemki. Dobra, kolejni gracze są tam, także musimy się chyba troszeczkę teraz cofnąć. Oni będą walczyli między sobą, ale my oczywiście spróbujemy to wykorzystać. Dwa zabicia już na moim koncie, 2823 monety też tutaj posiadam, także super. Okej, tutaj jest jeszcze jedna skrzyneczka, jakbyście szukali, bo właśnie zastanawiałem się, gdzie jest taka druga główna, bo tamta to jest taka trochę ukryta, a ta druga główna, jak widzicie, jest właśnie tutaj na drzewie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już bardzo blisko, nie? Tylko czy dam radę go pokonać? Okej! Okay. O kurde, użył super ninja! Nie! Miało być tak pięknie, chciałem go tam przychuczyć, a niestety, słuchajcie, użył na mnie super ninja. Także cóż, no miałem nadzieję, że troszkę dłużej potrwa ta rundka, więc myślę, że możemy poszukać jeszcze jednej mapy, możemy zagrać jeszcze jedną rękę i mam nadzieję, że uda mi się uzyskać po prostu trzecie zwycięstwo. Okej, okay, także witam was na prawdopodobnie ostatniej już arence. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że trochę lepiej niż przed chwilą. Mam nadzieję, że nie popełnię już takiego głupiego błędu, albo po prostu, że przeciwnik nie będzie miał już przy sobie super ninja. Lecimy od razu tutaj na wyspę mojego przeciwnika. Jak widzicie, ta odległość między tymi wyspami to jest bardzo mała, więc warto to wykorzystać i od razu się do niego dostać. On się nas jeszcze nie spodziewa. Miał przy sobie diamentowy miecz, więc jest szansa. Chyba miał, tak mi się wydawało, że będzie miał jakieś jeszcze dodatkowe itemy stałe, ale nie, niestety poza tym tutaj nic ciekawego nie znaleźliśmy. Mamy za to tutaj jakiegoś kolejnego gracza, okej, okay, pytanie, czy dam radę go od razu pokonać, czy będziemy mieli dwóch graczy naraz. Mam nadzieję, że tak, dobra, okej, okay, on nam tutaj uciekł, ale na szczęście mamy jeszcze tego, on nas się nie spodziewał i udało nam się go zabić. Tamten spadł na dół, mam nadzieję, chyba tak, dla tamtego już raczej nie będzie ratunku. Ja wyrzucę tutaj powrót do lobby, żebym czasem przez przypadek tego nie nacisnął.
I widzę, że... Aha, mam flya włączonego, okej, to już wiem, dlaczego tak powiedziałem. Słuchajcie, wyłączę tego flya. Widzę, że... bardzo szybko tutaj ludzie się zabijają nawzajem, także jest szansa, że arenka będzie troszkę szybsza. Chociaż kto wie, zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Zazwyczaj jest tak, że na początku idzie szybko, a potem ci ostatni gracze już nieco przedłużają te arenki. Ale zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, ja się postaram zrobić to najlepiej, jak potrafię. Okej, mam już tu jakiegoś przeciwnika, pojawił się nagle za mną. Nie wiem jakim cudem, ale ważne jest to, że daliśmy na tego tutaj pokonać i została nam, słuchajcie, ostatnia osoba. Okej, on jest tam. Widzę tego ostatniego gracza. Trzymajcie kciuki, bo jest to ostatni gracz w dzisiejszym odcinku. Komarzyca 1-2-3, mam nadzieję, że uda mi się ją pokonać właściwie, bo tak chyba nikt na to wskazuje, że to jest ona. Mam nadzieję, że uda mi się ją zabić, mam nadzieję, że uda mi się tą rękę wygrać i mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku będę miał 3 zwycięstwa. Byłoby super, ale jak będzie, to się zaraz, słuchajcie, przekonamy. Ja nie chcę tutaj za bardzo ryzykować, okej, wezmę sobie już może też w razie czego śnieżki i zastanawiam się, jakby to tutaj kurde zrobić, słuchajcie, nie wiem co on będzie kombinował, okej, weźmy sobie lawę w razie czego obok miecza, okej, zróbmy tak, spróbujmy, wiecie co, się trochę oddalić, zobaczymy, czy będzie próbował się do mnie dostać, czy będzie tam po prostu stał. Ja niby teraz udaję, że go nie widzę, udaję, że niby nie patrzę. On teraz skoczy na cobblestone, ja postawię lawę, wezmę mieczek w dłoń i będziemy, myślę, mogli ze sobą walczyć. Zobaczymy, czy on wie, że ja stoję i czekam na niego? Chyba się domyśla, co? Tak mi się wydaje. Chyba się domyśla, pyta, czy F5. Okej, tak, dokładnie, mamy F5. Nie wierzę. Nie wierzę w to ludziska. Tak, F5. Spadł na dół. Nie wiem, czy dał radę się jeszcze uratować. Tak, dał radę się uratować. Nie wiem, czy to było zamierzone, czy nie, ale wydaje mi się, że chyba po prostu nie trafił sobie. Chciał pewnie wskoczyć na mój cobblestone, ale mu się nie udało. I moi drodzy, dzięki temu wygrywam tutaj kolejną arenkę. Trafiłem go jeszcze chyba ze śnieżek, albo sam po prostu zmienił pozycję, żebym tylko go nie trafił. Także myślę, że spokojnie mogę się z wami już żegnać. Także słuchajcie, Wiska, 3 arenki wygrane, jedna niestety pechowo przegrana. Było blisko, ale nie udało mi się wygrać wszystkich arenek. Mimo wszystko mam nadzieję, że wam się spodobał, że tak zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że uda nam się dobić pod tym materiałem ponownie 4000 kciuków, byłoby super. A ja tymczasem się z wami żegnam, Wiska. Lecę to montować, lecę nagrać dla was jeszcze jeden odcinek, bo w weekend, cały weekend mnie nie ma, także... Także mam nadzieję, że jakoś dam radę wam te voucherki w miarę regularnie wrzucać. Myślę, że z tym nie będzie problemu, także się nie martwcie. Ale lecę nagrywać, tak żebyście też mieli coś co oglądać, słuchajcie. Sorry za ten czarny ekran, ale niestety jak mam shaderki, to tak mi się buguje. O, wejdziemy sobie tutaj, żeby ładnie się pożegnać. Także z mojej strony to na tyle. Dzięki wielkie za uwagę, życzę wam udanego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.